Oto wirujący bas! Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American z otwartymi ramionami nowych widzów wszystkich. Macham gorąco do tych dotychczasowych. Witajcie wszyscy. Dzisiaj przechodzimy do zamknięcia tematu Ninja Warrior, podsumowanie, wielki finał, grande finale. Jeżeli nie widzieliście torów eliminacyjnego i półfinałowego, to zapraszam przed obejrzeniem tego materiału. Zapoznajcie się, a później wróćcie do tego. Tak czy inaczej, najpierw lecimy z głównym materiałem. Potraktujemy to bardziej dzisiaj jako takie Q&A, bo no nie ma za dużo do opowiadania, jeżeli chodzi o przeszkody. Także oglądajcie materiał i za chwilę się widzimy. To jest za daleko, stary, zobacz, nie zrobisz. Musisz skoczyć, to jest bezpiecznie, nie? Także taka atmosfera, teraz wszyscy rozkminiają, mają, tworzą grupy i oglądają wszystkie odcinki Ninja Warrior, jakie kiedykolwiek wyszły. Finaliści 24 osoby, z tego na dzień dzisiejszy 6 osób ma szansę w ogóle walczyć o główną wygraną, o tytuł Ninja Warrior, żeby wejść po górze Midoriyama, czyli po linie. Reszta zaliczyła przynajmniej raz wodę, niektórzy po dwa razy, więc no, takie tory w tym roku. Jedną, drugą i potem jeszcze przed wejściem na górę. Największe leszcze zaczynają na początku, czyli ja od razu lecę jako druga osoba. No cóż, ledwo się zakwalifikowałem do tych finałów, więc trudno, więc zaczynam. On wam nie mówił nic, ale on w jedną przeszkodę tak chwycił i łapą zmiażdżył po tak, prostu. Zniszczyłem, cały drążek zdjął, zniszczył. Tak, musieli wymieniać go, musieli wymieniać, no ale co z tego, jak później wpadłem do wody, więc teraz za chwilę, no nie za chwilę, ale wchodzimy na finał. Twój poprzednik, Rafał, powiedział, że z palcem w nosie przejdzie ten tor w 4 minuty 30 sekund, ale się nie udało, zabrakło mu czasu. Okej. Ja nie wychodzę z tego założenia. Ja po prostu myślę, że to, co miałem zrobić, to już, że tak powiem, zrobiłem, bo no nie wiem, no chciałbym, żeby ktoś zauważył, że jestem tutaj jednym z cięższych zawodników, tak no, naprawdę. No, nie da się ukryć. Więc wiesz, tak naprawdę ja tu przyszedłem tylko po to, żeby pokazać, że się da z wagą, że da się połączyć zręczność, siłę, koordynację, to wszystko i myślę, że nawet samym torem eliminacyjnym mi się to udało. Dobra, to jak się da, to nam to pokaż. No tak, tylko koniec końców po prostu, gdzie dojdę, tam dojdę, jak zanurkuję, to zanurkuję, ale postaram się nie. Dobra, widzimy się. Wielkie brawa! Dziękuję. W takim razie czekamy. Adam Józef Modzelewski, słynny AJ na torze finałowym. Odegrał nam rzeczywiście tutaj scenkę aktorską podczas przejścia eliminacyjnego. W półfinale miał kłopoty i skończyło się przed ostatnim czasem wszystkich półfinałów. Ale teraz już jest wielki finał, 9 przeszkód i 4 minuty 30 sekund przed nim. Nie udaje się wygnąć pierwsze tempo, bo też pamiętajmy, że to jest 102 kg wagi. Jak na człowieka, który mierzy się z torem Ninja Warrior, to naprawdę dużo. Jest w finale, już teraz pokazał, że da się połączyć dużą wagę, ten kulturystyczny wygląd z wielką sprawnością. Oto wirujący bas! Dzień na drugą stronę. Zapraszam. Czuły się żarty. Dałoby radę. Dałby radę. Tutaj za miękko wszedłem na kulę, ale jest okej. O, zwariowany chłopak. AJ ruszył na tę kulę. Zabrakło jakiegoś impetu, gdzieś tam noga uciekła. Te kule są strasznie zdradliwe. Bo pamiętajmy, że one się cały czas obracają, więc tutaj złe postawienie nogi, troszeczkę zbyt wcześnie bądź zbyt późno, powoduje sporą rotację kuli, a w konsekwencji kąpiel. Żeni, może on jest za duży, że go trzeba trochę odchudzić, bo on tam po prostu... No, ja mówiłam, żeby przestał rosnąć, ale czy to się dzieci słuchają? Jedyne, co mu powiedziałam, to, że nie może przekroczyć 46 rozmiaru butów, bo potem to już koniec, będzie wszystko na zamówienie. I przekroczył? Nie, zmieścił się. Czyli słucha się mamusi i bardzo dobrze. Starał się też. No dobrze, w takim razie kolejny nasz zawodnik. A więc tak, po kolei. Myślę, że nie ma co za bardzo omawiać każdej przeszkody z osobna, bo pierwszą już znacie. Są to TikToki, na których byłem również na torze eliminacyjnym. Widzieliście, no nie byłem za bardzo zestresowany, byłem już bardziej sobą. Tak udało mi się odeprzeć te wszystkie negatywne emocje. Już nie myślałem o tym, że to finał, nie miałem dużej presji na sobie. No i doszedłem do tych kół, do tych pierścieni.
krzycząc tam sobie pod nosem, ale wiecie dlaczego. No po prostu jakby musiałem, to była dla mnie taka blokada, żeby wszystkie złe emocje wyrzucić. Jednak nie do końca to się też sprawdziło, bo nie byłem zestresowany, ale byłem nafukany, taki byłem, no dawaj, dawaj, nie? Nie była to bardzo trudna przeszkoda, ale mimo wszystko zdradliwa i jak widzieliście, sporo osób na tym poległo, bądź prawie poległo. No mówię niestety na przykład o bracie Sobierajskim, o jednym z trzech, pozdrawiam wszystkich, ale no musiał to zakończyć backflipem po prostu do wody, bo zgubił drugi pierścień. Natomiast Mateusz Skrocki zdobył mój szacunek skokiem, naprawdę skokiem w przepaść, bo pominął, również puścił drugi pierścień, ale z pierwszego udało mu się wskoczyć i wbić, po prostu wbić na podest, jeszcze się wspiął. Wynosi 4 minuty i 30 sekund Mateusz Skrocki, no i znowu ma problemy, łap, łap, łap! Brawo. Skoczyłem na to pierwsze koło, oczywiście przeskoczyłem, złapałem się drugiego, poszło, no po prostu przeszło, tam raz miałem problem z wyhaczeniem, drugi problem miałem, jak szarpnęło mną, łapiąc drugi pierścień, jednak mocny chwyt, wytrzymałem, przeszedłem dalej. To się chyba nazywało wirujący most. Tak czy inaczej, wchodząc na niego, pamiętam, że no, nawet nie wziąłem za dużego rozbiegu, i głównym problemem było to, że ja na to wszedłem w zasadzie z kroku, nie wziąłem takiego rozbiegu, rozmachu, nie miałem pędu, tylko po prostu sobie na to wszedłem. Tutaj muszę ochronić honor, jakby muszę bronić honoru swoich butów, to nie chodziło o przyczepność, bo nie wszyscy zauważyli chyba, ale te kule nie były tylko kulami, które wiszą na prostych linach i się bujają, tylko to były kule, które wiszą na linach i do tego kręcą się wokół osi, na łożyskach są, więc po prostu jak ich dotkniecie, to się kręcą wokół osi. Ja po prostu stanąłem za szybko na tą kulę, noga mi uciekła, zjechała, bo miałem w głowie coś takiego przez chwilę, że pamiętam, że chciałem poczuć, tak mówię, kurde, idzie luźno, może sobie stanę mocniej, nie? No i noga zjechała, spadłem, także to jest pierwsza. Druga spekulacja to było to, że Polsat kazał mi spaść do wody, że to było wyreżyserowane. Moi drodzy, no niestety nie, no nie wiem jak to by musiało być wyreżyserowane i jak pro zrobione, żeby ludzie odpadali i przechodzili na zawołanie. To chyba sami zawodowcy by musieli tam startować. No nie, to po prostu mnie pokonała ta przeszkoda. Ja nie mówię, na dzień dzisiejszy to jest przeszkoda, której nie dałem sobie, jakby z którą nie poradziłem sobie. Całe moje przygotowania skupiały się na tym, że ja będę trenował chwyt, będę wisiał, będę przeskakiwał, będę trenował zręczność, ale w ogóle nie trenowałem balansu, w ogóle nie wchodziłem na nic, na czym musiałbym przeskakiwać z nogi na nogę. Ja zawsze muszę poczuć taką kontrolę. Nawet w torze eliminacyjnym, jak skakałem po tych grzybkach, to ja wszędzie oparłem swój ciężar i tak dalej, tak zrobiłem tak, hop, oparłem się, hop, oparłem się znowu. Nie było tak, że raz. Wszędzie, nawet na TikTokach pierwszych nie było tak, że biegnę raz, tylko wszędzie musiałem poczuć grunt pod nogami. I to mnie zgubiło, że na tych kulach też chciałem poczuć grunt pod nogami, no i poczułem grunt, kurde, poczułem wodę, a nie grunt. Był to totalnie pierwszy kontakt z taką przeszkodą, myślę, że za drugim razem już zupełnie inaczej bym sobie poradził, ale nie ma co mówić, no na dzień dzisiejszy tak to wygląda, a nie inaczej. Dalej mówiąc o całym moim podejściu, jeżeli chodzi o te tory, myślę, że fizycznie jestem do tego dostosowany, oczywiście jestem troszkę ciężki, 100 kg robi swoje, jednak to dla mnie też nie jest duża wymówka i myślę, że się da. Tylko, że ja poruszałem się wszędzie w sposób chaotyczny, niezależnie od tego, czy czułem kontrolę, czy nie, to latałem. Moje ciało wszędzie, moje nogi, jakby naprawdę widzę, że to był chaos, się szarpałem, dużo energii marnowałem na takie zbędne ruchy. Po prostu brakuje mi doświadczenia i brakuje mi takiego obycia z przeszkodami, z zawodami profesjonalnymi, bo nie ma się co oszukiwać, nawet biegi OCR to jest doświadczenie. Wiadomo, ludzie wiedzą, jak człowiek się zachowuje już pod wpływem stresu, mają to przebadane, a ja zawsze trenuję i buduję swoje zdolności w czterech ścianach, tak? W pokoju albo na siłowni, prywatnie, nigdy tego nie testuję. Wiesz, nawet zawody kulturystyczne to nie jest to samo, bo tutaj jest po prostu, no nie mam takiego obycia z zawodami typowymi, no i myślę, że tu jest największy problem. To tak konsekwentnie szło, nie? Pierwszy tor poszedł dobrze, półfinałowy poszedł troszkę gorzej, finałowy poszedł już najgorzej. Dla mnie wtopą by było odpaść w torze eliminacyjnym, ale przeszedłem go i przeszedłem go dla mnie naprawdę bardzo dobrze, więc ja od tego momentu się cieszyłem i każdy kolejny krok to było dla mnie takie, wiecie, kurde, półfinał, okej, nie? Finał, ja pierdzielę, dobra. Więc skoro tu jestem, no to już coś zrobię, ale naprawdę nie spodziewałem się, że dojdę do tego finału, bo no nie oszukujmy się, kurde, no tam ja muszę troszkę popracować nad taką
koordynacją ruchową jeszcze, bo mówię, to jest wszystko chaos, a może być precyzja. Jeżeli chodzi o moje dalsze plany, to słuchajcie, na razie muszę się przegrupować, przeorganizować, ale idzie zima, więc prawdopodobnie będziemy morsować. Myślę nad tym, czy by nie zrobić jakiegoś jednego dnia, bo już nie będę robił 30 dni, ale myślę nad tym, czy by nie zrobić jednego dnia z widzami, żeby raz w tygodniu się spotykać, na przykład w sobotę o 12 i lecieć morsować w wyznaczonym miejscu. I druga rzecz, to już raczej będzie wymagała lajkowania, tak? Bo muszę po prostu zobaczyć, czy was to interesuje, ale chciałem zorganizować wyjazd do Stanów. Stwierdziłem, że mogę zorganizować jakiś taki większy wyjazd, żeby posprawdzać siłownie związane z ninja i na bieżąco trenować, bo w Polsce raczej na tą chwilę nie ma takich siłowni, żeby takich miejsc, żeby można było sobie normalnie trenować pod ninja, a kto wie, może mógłbym wystartować jeszcze w amerykańskiej wersji, jeszcze no, mam obywatelstwo, więc tak naprawdę jeżeli tylko COVID pozwoli, no to można się zapisać i wystartować, chociaż tam to już jest hardkorowo, jakbym tam przeszedł eliminację, to by było grubo. Łapy do góry, dajcie znać, co sądzicie i to by było na razie na tyle. Dziękuję wam za uwagę, to była naprawdę emocjonująca przygoda, bardzo dużo wrażeń i bardzo pozytywnie to wspominam. Widzimy się niebawem, peace out brother, buziaczki, dobranoc i na razie, yo. A to niedługo będzie na sklepie, myślę, że już do następnego odcinka się pojawi. Nie ma kaptura. W taki sposób wszyscy pompują się do ostatniej foty na ninja. Akurat aparatu nie mam, więc leci nagranie z telefonu. Taka atmosferka, cyk. Kamery, ostatnie ujęcia. Może kiedyś jeszcze przyjdzie. Znaczy pewnie nie mi, bo ja aż tak nie będę się napalał, ale może komuś przyjdzie wejść na tą linę. I kamień sarnie dany mi tu. Ten kamień to pan, tu mi pan.